33 zł za odbiór odpadów komunalnych zapłaci każde gospodarstwo domowe w Suwałkach. Na 50% zniżki mogą liczyć ci, których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza kwoty uprawniającej do świadczeń pomocy społecznej. Jeśli jednak nie zbierasz odpadów w sposób selektywny, zapłacisz nie 33, a 66 zł. Takie założenia znalazły się w projekcie uchwały, którą Rada Miejska rozpatrzy na najbliższym posiedzeniu. Nowe stawki i ulgi, jeśli Rada je zatwierdzi, wejdą w życie 1 lipca 2020 roku. Do tego czasu możemy do perfekcji opanować segregację odpadów. Uzasadnienie uchwały zawiera szereg istotnych informacji, które wyjaśniają wzrost opłat. I tak w 2017 roku tzw. opłata marszałkowska za składowanie i magazynowanie odpadów wynosiła nieco ponad 24 zł za tonę. Aktualna stawka jest ponad 10-krotnie wyższa i wynosi 270 zł. Druga istotna wartość rzutująca na obciążenie daniną to opłata za termiczną utylizację odpadów wysokoenergetycznych. Na początku 2019 roku koszt spalenia tony odpadów wynosił 230 zł netto, a ostatni przetarg przyniósł cenę netto 638 zł. Aktualnie na placu PGO znajduje się około 8 tysięcy ton frakcji pre-RDF, za spalenie których PGO musi zapłacić około 3,3 miliona złotych. Trzecia okoliczność to załamanie rynku surowców wtórnych. Jeszcze rok temu PGO pozyskiwało środki za te surowce i wspomagało nimi funkcjonowanie systemu. Dzisiaj zainteresowanie wysegregowanymi odpadami jest znikome, a ceny zbytu surowców wtórnych po prostu symboliczne. Aby system zbilansował się, konieczny jest szacunkowy wzrost dochodu PGO w stosunku do dochodu osiągniętego w 2019 roku o około 4,1 miliona złotych. Miasto nie może z publicznych środków dopłacić do systemu. Obowiązujące przepisy wskazują tylko jedno źródło finansowania gospodarki odpadami. To opłaty wnoszone przez mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. W 2019 roku PGO w Suwałkach zmuszone było utworzyć rezerwę na koszty spalania frakcji energetycznej odpadów w wysokości 5 448 tysięcy złotych, co spowodowało, że spółka zakończyła rok 2019 ze stratą w wysokości przekraczającej 4,5 miliona złotych. Jak tłumaczy prezydent Renkiewicz, nie możemy dopuścić do upadłości PGO, ponieważ spowodowałoby to konieczność wywozu odpadów do innych instalacji odległych od miasta nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Transport kosztowałby nas ponad 4 600 000 zł. Brak realnego wpływu miasta na koszty transportu, na koszty spalania, na koszty składowania oraz na rynek surowców wtórnych i ewentualna upadłość PGO spowodowana niedostatecznymi wpływami z opłat za odbiór odpadów nakręciłaby spiralę kolejnych podwyżek, a to z pewnością nie leży w interesie mieszkańców miasta. Proponowana w Suwałkach stawka stanowi niecałe 35% ustawowej stawki maksymalnej wynoszącej dziś blisko 95 zł od gospodarstwa domowego przy zbiórce selektywnej.